Na WikiSCP znajdziemy wiele opowiadań i raportów nawiązujących do świąt, ważnych wydarzeń i konkretnych okresów w ciągu roku bądź historii ludzkości. SCP-4666 nie jest wyjątkiem. Z tej strony Pio i możecie uznać, że ten film, świadomość o tym, kim jest SCP-4666, to prezent ode mnie dla was. W te święta masz prawo się bać. Jeszcze tego nie wiesz, ale w tym roku Yulman może przyjdzie właśnie do ciebie. Pierwsze pytanie, które nasuwa się oczywiście na myśl, to kim jest Yulman? Kim jest SCP-4666? Zanim do tego przejdziemy, chciałbym, żebyśmy skupili się na chwilę na tym, co oznacza jego przydomek, skąd wzięła się nazwa Yulman i dlaczego to takie ważne. Yule to określenie święta o tej samej nazwie. Yule, bo tak wygląda spolszczona wersja tego święta, to dosłownie Boże Narodzenie, zanim Boże Narodzenie istniało jako święto. Yule było pogańskim świętem przesilenia zimowego obchodzonym w północnej Europie już od czasów starożytnych. Dopiero później przyjęło obecną formę, połączoną z praktykami chrześcijańskimi. Plemiona germańskie świętowały Yule od późnego grudnia do wczesnego stycznia, co wiąże się bezpośrednio z tym, kiedy w roku jest aktywny SCP-4666. Sama nazwa Yulman może też nawiązywać do duńskiej postaci mitologicznej zwanej Julemaden, czyli odpowiednika świętego Mikołaja przynoszącego dzieciom prezenty. No i w sumie, według opisu umiejętności SCP-4666 można by nazwać takim odpowiednikiem świętego Mikołaja, jednak z wyglądu zdecydowanie nie jest do niego podobny. Został bowiem zaobserwowany jako starszy humanoid, mierzący od 2 do 2,3 metra, pochodzenie europejskie, jest bardzo wychudzony i zawsze nagi, nawet na zewnątrz, pośród śniegu. Główną zdolnością anomalną SCP-4666 jest fakt, że może pojawić się natychmiastowo w dowolnej lokalizacji, na północ od 40 stopni szerokości geograficznej północnej, czyli w większości Ameryki Północnej, Europy i Azji. Teoretyzuje się jednak, że jego zdolność ma zasięg na całym świecie. Wracając do aktywności Yulmana, objawia się on podczas tzw. Weissnacht Events, wydarzeń Weissnacht, czyli z niemieckiego wydarzeń Białej Nocy. Trwają one przez 12 dni pod rząd, zaczynają się między 21 a 22 grudnia, a kończą się na początku nowego roku, między 1 a 2 stycznia. Co jednak dzieje się podczas tych nocy? Tak się składa, że poszczególną rozpiskę mamy w raporcie co do SCP-4666 i wygląda ona następująco. W pierwszym tygodniu dzieci w zagrożonych domach zaczną dostrzegać chudego, gołego mężczyznę w okolicach ich domostw. Istota będzie obserwować dom z odległości, na przykład z drugiego końca pobliskiego pola albo ze skraju sąsiadującego lasu. W niektórych przypadkach dzieci budziły się, żeby zastać w nocy SCP-4666, obserwującego ich przez okno. Przez kolejne 3 noce członkowie rodziny, w tym rodzice, zaczną słyszeć dźwięki kroków pochodzące z dachu lub ze strychu. Niezwykle nieprzyjemny odór będzie wyczuwalny co jakiś czas w obrębie domostwa. Często i gęsto rodzina zaczyna sądzić, iż ich dom jest przez kogoś obserwowany bądź nawiedzony. W nocy 12 zaś wydarzy się jedna z dwóch możliwych sytuacji. Według pierwszej i najczęstszej opcji SCP-4666 zamorduje wszystkich członków rodziny, oprócz jednego dziecka, które ma poniżej 8 lat. Zamiast tego porwie je ze sobą. Yulman, podczas gdy wszyscy śpią, zada członkom rodziny rany uniemożliwiające poruszanie się, a następnie przeniesie ich wszystkich do jednego z pomieszczeń domostwa, w którym zacznie torturować, a następnie zabijać każdego po kolei na oczach innych. Tortury te zwykle noszą znamiona rytualnych okaleczeń. Drugą i zdecydowanie mniej częstą opcją nocy 12 jest sytuacja, w której Yulman nie krzywdzi rodziny. Wydarzyło się to w 15% wszystkich przypadków białych nocy. Domownicy usłyszą jednak kroki w środku ich miejsca zamieszkania, mimo że nie znajdą żadnego śladu włamania. Rano natomiast dzieci znajdą prezenty obok ich łóżek. Prezentami tymi będą prymitywnie zrobione zabawki, składające się z resztek dziecięcych zwłok. Dalej w raporcie widnieje lista ważniejszych dotychczas odnotowanych wydarzeń Białej Nocy. Pierwsze wzmianki o wydarzeniach Weissnacht pochodzą z 1498 roku z Chorwacji, gdzie cała rodzina została zamordowana, jedno dziecko porwane, a domownicy przed śmiercią zostali poddani torturom, które, jak wierzono, były częścią pogańskiego rytuału. Prawie 200 lat później w Kanadzie zanotowano podobną sytuację, tym razem porwano dwójkę dzieci, z czego jednej z nich udało się uciec i dotrzeć do pobliskiej wioski. Dziewczynka opowiedziała o tym, jak wysoki, nagi mężczyzna włamał się do ich domu i torturował członków jej rodziny. Ich ciała zostały znalezione powieszone do góry nogami i pozbawione krwi.
W 1913 roku w Niemczech sytuacja się powtarza. Rodzina zamordowana, dziecko, chłopiec lat 3 uprowadzone. Ciała rodziców i pięciorga innych dzieci znaleziono w stajni przylegającej do ich mieszkania. Zostali przybici dłońmi do ściany z pomocą noży, widelców i innych ostrych narzędzi. Później urwano im języki, co doprowadziło do krwotoku i śmierci. Ich krew została następnie wykorzystana do namalowania skomplikowanych wzorów o nieznanym znaczeniu na skórach zwierząt znajdujących się w stajni. Sąsiedzi donieśli, że w tygodniu poprzedzającym zabójstwa ojciec rodziny wspomniał o znalezieniu śladów na śniegu wokół mieszkania rodziny, które najwyraźniej zostały wykonane bosymi stopami. Związek Radziecki, 1956 rok, czterolatek porwany, jego rodzina związana i przyplana nad kominkiem, aż nie wyszły na wierzch kości. Ciała były następnie podgryzane setki razy, a z analizy tego faktu wynika, że ułożenie zębów Julmana nie pasuje do żadnego znanego żyjącego stworzenia. Norwegia, 1971. Pięciolatka uprowadzona, rodzice i rodzeństwo zostawieni w piwnicy. Każdy miał wyrwaną przynajmniej jedną kończynę i zadano im dokładnie 39 ran kłutych, najpewniej wyrwanymi fragmentami kości. Członkowie rodziny zostali następnie wypatroszeni, a ich jelita cienkie i grube usunięto i pocięto na kawałki o długości od 30 do 50 cm. Rozmieszczono je w okręgach wokół ciał. Kał z jelit użyto do zaznaczenia symboli o nieznanym znaczeniu na ścianach piwnicy. Islandia, 1996. Zaginęła czterolatka. Ciała jej rodziców i siedmiorga innych dzieci znaleziono w ich domu. Oderwano każdemu po dużym fragmencie skóry, głowy odcięto, a zdekapitowane ciała pozanoszono do odpowiednich łóżek w ich pokojach. Każda z odciętych głów została ustawiona na schodach prowadzących z pierwszego na drugie piętro. Głowy rodziców na najwyższych stopniach i głowy dzieci na niższych, w kolejności malejącej względem wieku. Skoro poznaliście już mniej więcej do czego jest zdolny Julman, posłuchajcie o zabawkach, jakie przynosił dzieciom na przestrzeni lat. Tego bowiem tyczy się następna lista, czyli obiekty SCP-4666-A, prezenty od Julmana. Zaliczają się do nich bębenek zrobiony z dziecięcej skóry, 15-centymetrowy nożyk z kości, posiadający niepokojące symbole wyryte na rękojeści, flet z wydrążonej kości udowej dziecka, pomalowany wcześniej ludzką krwią, a także drewniane pudełko z figurkami zrobionymi z kości paliczkowych dzieci, połączonymi pasami ludzkich ścięgien. Figurki te zostały ozdobione ludzkimi włosami i małymi kawałkami podartej odzieży. Z testów DNA wynika, że szczątki należą do 18 oddzielnych dzieci. Dalej mamy piłkę z 19 warstw ludzkiej skóry, owiniętej wokół wysuszonej głowy trzyletniego dziecka. I ostatecznie szczotka do włosów. Jej uchwyt wykonano z drewna, a zamiast włosia w rękojeści wstawiono 43 zęby w nieregularnych odstępach. Testy DNA wykazały, że każdy ząb należy do innego dziecka, a wiekiem różnią się od kilku dni do ponad 400 lat. Z dokumentacji Fundacji SCP wynika, że SCP-4666 odkryto w 1974 roku z pomocą nowego programu rozpoznawania anomalii. Od tego czasu zaczęto prowadzić szczegółowe badania na temat Julmana. Odnotowano m.in., że rocznie przypada około 3 białych nocy, a także odnaleziono odciski palców, najpewniej należące właśnie do SCP. Charakterystyka tych odcisków nie przypomina żadnych ludzkich odcisków palców, ze względu na podwójny wzór zwojowy. Na koniec pozostaje nam dodatek i przesłuchanie. W dodatku 466601 czytamy o lalce znalezionej na Alasce po jednym z napadów Julmana. Przedstawiała realnego rozmiaru dziewczynkę. Jej ubrania były brudne i słabo oprzyte wokół jej ciała, a w niektórych miejscach przyszyte były do jej ciała. Usta zostały zaszyte nicią z ludzkich ścięgien, a wargi pomalowane na czerwono ludzką krwią. Paznokcie lalki zostały wyrywane, a następnie zastąpione paznokciami innego dziecka, przyklejone tą samą substancją na bazie ludzkiej krwi. Całą skórę głowy usunięto i zastąpiono skórą dziecka o długich blond włosach, którą przyszyto w jej miejsce. Włosy związano w dwa warkocze. Oczy usunięto i zamiast nich wstawiono dwa okrągłe kamyki, na których namalowano źrenice. Po napotkaniu lalki odkryto, że dziecko, z której została zrobiona, wciąż żyje. Dziewczynka została wysłana do szpitala i przeżyła 18 godzin, w ciągu których fundacja zdążyła wysłać dwójkę agentów w celu analizy jej stanu. Okazuje się, że dzieckiem była Ekaterina Morozowa, lat 7, porwana przez Julmana w Rosji w 2016 roku. Z autopsji wynikało, że dziecko przeżyło wiele traum fizycznych, znaleziono wiele blizn i śladów po oparzeniach.
Prócz tego, dziewczynka była niedożywiona i wychudzona. Na pół godziny przed śmiercią organizmu odzyskała świadomość, a agent fundacji Antoni Kowalczyk zdołał przeprowadzić z nią krótki wywiad. Z dziewczynką trudno było się porozumieć, gdyż posługiwała się dziwnym, nieznanym dotąd językiem, najpewniej jakąś odmianą przedprotogermańską. Po chwili jednak udało się z nią porozmawiać po rosyjsku, którym posługiwała się dość słabo. Osłabiona Ekaterina zaczęła rozmowę prośbą. Prosiła, żeby nie musiała wracać do niego, że nie chce tam wracać. Agent Kowalczyk zapewnił, że wszystko będzie w porządku i spytał o to, co się jej stało. Dziewczynka zaczęła tłumaczyć, że Yulman skrzywdził mamę, tatę i dwie jej siostry. Wszyscy krwawili, a gdy przestali krzyczeć, on włożył ją do swojej torby. Miał ponoć wielką torbę, w której znajdowały się też inne dzieci. Chodzili od domu do domu i całą noc słyszeli krzyki z zaworka, co dom dostając kolejne dziecko. Gdy nastał świt, mężczyzna zabrał ich gdzieś głęboko pod ziemię. Nie była to żadna piwnica, to było coś gorszego. Wszędzie ziemia, było to lód. Wszędzie kości, wszędzie zimno. Tak zimno, że dziewczynka nie mogła zmrużyć oka ani na moment. Oprócz niej było tam wiele dzieci, a całe podziemia były usiane tunelami i dziurami. Celami. Było zbyt ciemno, żeby stwierdzić, ile ich było. W jej dziurze oprócz niej były dzieci Renę, Hekla, Sasza i Paul. Razem mieli robić zabawki. Zabawki? Zdziwił się agent Kowalczyk. Ekaterina odpowiada. Jeśli nie robisz zabawek, nie jesz. Nie przestawaj robić zabawek, nie zasypiaj. Inaczej cię skrzywdzi. Będzie cię bić, podpalać, albo odgryzie ci palce. Albo ugotuje cię w swoim pokoju i zje. Zjadł Filipa i Sali. A co z... Jak to ci się przytrafiło? Czy on ci to zrobił? Agent Kowalczyk mówi, odnosząc się do obecnego stanu dziecka. Renę, Hekla, Sasza i Paul zrobili to. Musieli. Zachorowałam. Kiedy nie możesz robić zabawek, to z ciebie robią zabawki. Na tym historia o Yulmanie się kończy. A może dopiero zaczyna. Tak jak mówiłem, potraktujcie ten film jako świąteczne życzenia, świąteczne ostrzeżenia, żeby te święta i nowy rok były dla was bezpieczne. W końcu nie zapominajcie, że jesteśmy w idealnej pozycji, aby Yulman mógł nas odwiedzić. Mam nadzieję, że w tym roku byliście grzeczni, prawda? Jeśli spodobał ci się ten film i uważasz, że powinny powstać kolejne w tej konwencji, zostaw łapkę w górę pod nim i skomentuj, co spodobało ci się, bądź co ci się nie spodobało w SCP-4666. Oczywiście, jeśli jesteś nowy na kanale i spodobała ci się ta forma, zostaw subskrypcję i dzwoneczek, a na pewno nie ominą cię nowe filmy z uniwersum Fundacji SCP. To był Yulman, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.